W tym nagraniu chcę przybliżyć to, czym jest psychoterapia, jak my w ośrodku Dąbrówka rozumiemy psychoterapię i z jaką można się spotkać u nas. Ważne jest, aby rozróżnić psychoterapię od dawania rad. Część osób może nie posiadających doświadczenia w tym względzie może oczekiwać od psychoterapeuty odpowiedzi na pytanie, co ma dokładnie robić, jak ma rozwiązać swój problem. Oczywiście nie chodzi o to, żeby w trakcie swojego procesu terapii nie dojść do tych wniosków, ale psychoterapeuta czy proces psychoterapii jest bardziej środowiskiem, w którym poznajemy swoje emocje, mechanizmy obronne, poznajemy ich historię, ich rolę. Często są one nie do końca uświadomione albo wręcz całkowicie nieświadome. Poznajemy swoje mechanizmy w relacjach z ludźmi, swoje nie do końca właśnie świadome motywacje wchodzenia w te relacje, utrzymywania związków, często toksycznych. To jest właśnie psychoterapia, czyli nie ma tu nic tajemniczego, nie ma żadnych rzeczy, w które trzeba wierzyć, żeby odbyć psychoterapię. Jest to po prostu proces, doświadczenie, często pewna korekta doświadczeń, dlatego żeby się na przykład w grupie terapeutycznej czy w terapii indywidualnej, gdzie jest się uważnie słuchanym, gdzie ludzie zastanawiają się nad problemem danego uczestnika, no są pierwszy raz spotykanym doświadczeniem dla właśnie większości osób przychodzących na psychoterapię. Bycie wysłuchanym, ale też spotkanie się z taką intencją, że chcą ludzie nas zrozumieć, że może nie zawsze trafnie no, napotkamy pewne komentarze co do swoich zgłaszanych spraw, ale intencje są takie, że chcemy słuchać i terapeuci, i grupa, chcemy rozumieć, chcemy przybliżyć się do zrozumienia tego właśnie, co jest nieświadome, a zgłaszane jako problem. Ponieważ najczęściej jednak do terapii przywodzi pacjentów problem lub objaw, problem związany z nieradzeniem sobie z czymś w życiu lub z objaw lękowy, depresyjny czy zaburzeń odżywiania, on jest oczywiście tutaj głównym tematem zainteresowań, ale także wszystko, co się z nim wiąże, czyli można się w terapii spodziewać nie tylko ciągłego mówienia o objawie. Im terapia bardziej zaawansowana, tym uwaga przenosi się na to, co jest powodem objawu, czyli co jest jego mechanizmem, a więc też właśnie nieświadomymi uczuciami, przeżyciami, przekonaniami czy nabytymi w rodzinie czy społeczeństwie. Z zachowaniami, przyzwyczajeniami, czy też obrazem własnej osoby. Także jeśli chodzi o pytanie nieraz pacjentów, czy ma rozpocząć terapię, skoro w nią nie wierzy, no to przypuszczam, że oczywiście nie musi rozpoczynać tej psychoterapii, ale wiara nie jest potrzebna do rozpoczęcia psychoterapii. Nie jest to żadna grupa religijna, ani nie ma tu potrzeby wyznawania żadnych przekonań. Przynajmniej tak my rozumiemy w Dąbrówce terapię, jako doświadczenie, jako przyjazne i sprzyjające pracy nad sobą środowisko, jako proces, który może się odbywać dowolnie długo, ponieważ ludzie w różnym tempie czynią, no, poszerzają swoją samowiedzę. Nie musi to wszystko odbywać się w jednej formie terapii. Czasami ludzie przechodzą różne etapy, na przykład kilka terapii tych czy miesięcznych grupowych, czasem jakieś jeszcze dodatkowe warsztaty, grupy tematyczne o lęku, o zaburzeniach odżywianiach czy umiejętnościach asertywnych, czy warsztaty. Ważne jest też, aby wspomnieć o oczekiwaniach co do terapii. O to są najczęściej pacjenci pytani w trakcie kwalifikacji do wszelkich grup czy terapii innych. Oczekiwania często bywają nierealne i ważne, żeby je omówić właśnie w trakcie czy spotkań w poradni. Na przykład oczekiwanie, żeby terapia sprawiła, żeby ktoś, nie wiem, nagle umiał podejmować jakieś decyzje, będzie nierealnym oczekiwaniem. Realnym będzie takie oczekiwanie, aby móc uświadomić sobie, co stoi na przeszkodzie
realizacji jakichś spraw w życiu, co sprawia, że objaw powraca, co sprawia, że objaw się utrzymuje. Czyli sama terapia może nie sprawić, a i też nie jest celem tego, żeby coś się zmieniało w życiu. Ponieważ uczestnicy terapii, nasi byli pacjenci sami, jako rozsądni ludzie i mądrzy, są w stanie te zmiany dokonać. Terapia ma tylko przygotować i towarzyszyć tym zmianom. Co do zmian, to wspomnę, że nie chodzi tu oczywiście o zmiany w trakcie terapii bardzo zasadnicze. Raczej przestrzegamy, aby nie podejmować bardzo takich decydujących o życiu decyzji, jak rozwód, ślub, nie wiem, porzucenie pracy, czy jeszcze inne ważne rzeczy. Czyli oczekiwania i czas. Czas, danie sobie czasu na przyjście na sesję, na skupienie się na swoich sprawach, w odrębnienie dobrych warunków do odbycia rozmowy, jeśli ona się toczy online, nie robienie w tym czasie obiadu, ani nie karmienie dzieci, bo też takie różne sytuacje doświadczamy. Czyli szanowanie swojego własnego czasu poświęconego sobie i siłą rzeczy też relacji terapeutycznej i tego, co ona niesie. Temu też pomagają pewne zasady, na które niektórzy pacjenci się jakoś tak, nie wiem, oburzają, ale one są ważne, ponieważ właśnie mają na celu uszanowanie i zapewnienie dobrych warunków terapii. Chodzi o pewne zasady dotyczące przychodzenia na czas, szanowania uczestników, niestosowania agresji, oczywiście słownej, czy no daj, nie daj Boże fizycznej. To jest oczywiście całkowicie zakazane. I uszanowanie tajemnicy, to jest bardzo ważne, aby właśnie to wielokrotnie powtarzać, dotyczącej tego, kto jest w grupie, z czego się leczy, jakie tematy porusza. To jest oczywiste i wydaje mi się, że nikt nie ma problemu ze zrozumieniem tej zasady, ale warto o tym wspomnieć.